Zagadka za 1000 RP. Kto dzisiaj prowadzi odcinek? Jednogłośnie widzowie podpowiadają, że ja. Poproszę więc o odpowiedź, a jak alkoholik. Na szczęście kurwa cała. Alleluja, alleluja, montażysta nie ma chuja. Siwe włosy, biała szata, prowadzący to twój tata. Nie pierdol, polej. W końcu prawdziwy chłop, a nie jakaś pizda. No i to mi się kurwa podoba. Analizujemy. A czy jestem pijany? No tak. To na chuj się upewniasz. They see me rolling, they hate it. Bar się, koju! Nie ma. Pajac. Co powszechnie wiemy o pajacach, panie montażysto? Nie wiem, co ty kurwa wiesz, ale ja kurwa wiem, że kurwa pajac kurwa zawsze kurwa umiera. Jakieś badania potwierdzające tą tezę? Mam nadzieję, że wystarczą. Jestem pod wrażeniem. Ja również. Znak naznaczenia w czasach starożytnych kojarzony był ze skompresowaną energią boską. Oznacza to równie tyle co nic. I tu się kurwa panie mylisz. O nie kurwa, nie będziesz mnie obrażał. Ostatnie 10 lat razem z elitą naukowców światowej renomy analizowaliśmy ten znak i doszliśmy do jednoznacznych wniosków. Jesteśmy debilami. O nie przyjacielu. Po prostu wasze mikroskopy nie są tak dokładne jak mój sprzęt. Teraz widać jak na dłoni, że rozpoczyna się proces flaszowania. Co więcej, jedna iskra pobudza drugą iskrę. To jest niesamowite. Ty jesteś geniuszem, ciebie powinni zatrudnić w NASA. Wiem. Jednak to właśnie teraz zaczynają się prawdziwe obliczenia. 239 źbeł trawy, dodać 2311 odjąć 7. To wszystko dzielimy przez 11. To będzie 231 w zaokrągleniu, o ile dobrze liczę w pamięci. Dokładnie, przyjacielu. Jednak aby równanie dało odpowiedni rezultat, należy policzyć pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 864 i zsumować wszystko. Po prostu skręci w prawo. I teraz przechodzimy do meritum analizy. 7 dodać 3 równa się 10. Jeżeli 10 podzielimy na pół, to już wiemy, kto zwycięży w tym pojedynku. Jestem pod wrażeniem.